Natomiast ja, trzymając się konwencji tutaj wypowiedzi pana posła, no ja słyszałem jedną z posłanek Platformy Obywatelskiej, która na pytanie, dlaczego ten rząd jest w historii Rzeczypospolitej w ogóle szeroko pojętej największy, najbardziej taki pękaty, to ona powiedziała, no bo dużo ludzi musi sprzątać po tym, co, tak, po, tak. co PiS po, to była pani Anita Kucharska-Dziedzic. No rozbawiła mnie naprawdę, natomiast proszę państwa... Czyli mają talenty komediowe jeszcze. Nie, no, panie pośle, nie ma drożyzny, bo przecież nie powiedział o tym Donald Tusk. Jak Donald Tusk powie, że jest drogo, to jest drogo. Jak nie mówi nic, to znaczy, że jest tanio. Nie jest wszystko w porządku. Ja myślę, że wyborcy Donalda Tuska po prostu, jak to jedna z pań powiedziała posłanek, no przecież lepiej mieć mniej pieniędzy w portfelu, bo się mniej wydaje. Nie, no to ostatnio też powiedziano, prawda? No, prawda czy nie? Logiczne, no tak, logiczne. Tak.